Wszystkości. Przykro mi, że dyrekcja nie zaszczyciła nas swoją obecnością. Witam Was, drodzy uczniowie, Wasze partnerki, szanowną Radę Pedagogiczną, rodziców i wszystkich gości. Pani kurator przysłała takie przeprosiny i podziękowania, więc może odczytamy, ponieważ była zaproszona. Więc drodzy młodzi przyjaciele, dostojna Rado Pedagogiczna, szanowni przedstawiciele społeczności rodzicielskiej, pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na tak doniosłe wydarzenie, jakim w życiu każdej społeczności szkolnej jest uroczystość studniówkowa. Jestem przekonana, iż przebywając wśród Was, byłabym wśród przyjaciół. Z żalem jednak muszę poinformować, że na skutek licznych obowiązków nie jestem w stanie z zaproszenia skorzystać. Proszę jednak o przyjęcie moich najgorętszych życzeń na dziś udanego balu, na dni najbliższe wytrwałości w uzupełnianiu, w systematyzowaniu i utrwalaniu wiedzy, na dzień egzaminu dojrzałości, wszelkiej pomyślności, ludzkiej życzliwości i sukcesu. Z poważaniem, kurator oświaty, magister Teresa Karczyk. Ja oczywiście życzę Wam wszystkim udanej zabawy, a w przyszłości jak najlepszych wyników na maturze. Proszę bardzo. Dziś, na 100 dni przed maturą, najstarszy rocznik w szkole 1992 ma zaszczyt powitać wszystkich przybyłych w tradycyjnej zabawie powszechnie zwanej studniówką. W imieniu piątych klas, a także i swoich, mam zaszczyt powitać dyrekcję szkoły i całe grono pedagogiczne z osobami towarzyszącymi, przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego, przybyłych rodziców, przedstawicieli samorządu szkolnego i czwartych klas, wszystkie dziewczęta zaproszone przez kolegów, a więc wszystkich przybyłych na dzisiejszą studniówkę. Zorganizowana przez nas uroczystość jest podziękowaniem, jakie pragniemy złożyć na ręce wszystkich osób, bez udziału których nie moglibyśmy się tu dzisiaj znaleźć, a studniówka 1997 nie mogłaby się odbyć. Szczególne podziękowania kieruję do dyrekcji, dzięki której dzisiejsza impreza mogła zaistnieć i dzięki trudowi której możliwe jest funkcjonowanie dosyć sporej instytucji, jaką jest nasza szkoła. Najserdeczniejsze podziękowania kieruję także w stronę naszego grona pedagogicznego. To właśnie nauczyciele od samego początku są z nami. To oni prowadzili nas zupełnie na obcy świat, jakim jest dorosłość, i wskazują wzorce osobowe oraz przekazują nam całą swoją wiedzę. To właśnie z Waszych ust, drodzy pedagodzy, usłyszeliśmy słowa, że jako ludzie dorośli musimy liczyć tylko na siebie. Dzisiejszy dzień niech będzie zatem podziękowaniem za Waszą ciężką pracę, kształtowaniem osobowości młodego człowieka. Dziś pragniemy, abyście wszyscy poczuli, że doceniamy Wasz trud i jesteśmy Wam za niego bardzo wdzięczni. Podziękowania, chyba najserdeczniejsze ze wszystkich, składamy naszym wychowawcom. Wychowawczyni klasy 5 Technikum Zawodowego o specjalności pojazdy samochodowe, magister Karynie Pędrysza. I wychowawcy klasy 5 Technikum Zawodowego o specjalności obróbka skrawanie, magistrowi Janowi Szczegolskiemu. Oni właśnie byli przy nas w najcięższych chwilach. Pomimo tego, że wiele razy przysparzaliśmy im kłopotu, oni wybaczali nam, tłumaczyli nasze błędy. Rozpoczynając naukę w tej szkole, od razu poczuliśmy ich obecność. To był bardzo trudny etap w naszym życiu. Stawialiśmy pierwsze kroki, po omacku, jak w ciemności. Jednak w tej ciemności czekała na nas ręka naszego wychowawcy. Teraz też wielokrotnie błądzimy. Jesteśmy jednak pewni, że czeka na nas pomoc na dłoni. Dziękujemy naszym rodzicom, którzy przez pośredni lub bezpośredni udział wspierają naszą imprezę. Wyrazy uznania należą się także kolegom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do wyglądu zamczyska, w którym będziemy się bawić. Pamiętając jednak o tym, że przybyliśmy tu wszyscy, aby się bawić i radować, w imieniu gospodarzy Biesiady życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Pragniemy, aby przyczyniła się ona do poprawy naszych wzajemnych stosunków i była przez nas mile wspominana. Ich mość panny i wasz mość panowie, poloneza już zacząć czas. Pan
Thank you.
Thank you.
Kochana młodzieży, drodzy pedagodzy, chcę wam powiedzieć, że aż mi się mało się odkręci i patrzę na was, kochane dzieciaki, i was obserwowałem od klasy pierwszej i uważam, żeście się zmienili z małych chłopaków do potężnych chłopisków, chłopów pod wąsami, a to dzięki waszym pedagogom, którzy was jako materiał cenny wzięli do obróbki. I dlatego w tej chwili należy mi się podziękować ze strony rodziców. Serdecznie dziękuję im za to i zapraszam do wysiadowania. Dziękuję bardzo. Thank you.
Bo to jest jedna lata, nie? I jak tradycja nakazuje, zapraszamy wszystkich do walca. Ale to wszystkich! Thank you.
Jesteś? Już? Już? Smacznego? Proszę.
Thank you.
Thank you.
You.
Zaraz od tego Thank you.
Thank you.
dla pana Zbigniewa Karpińskiego. Grubo. Ma.
Thank you.
koncert z tobą dla państwa. Budź ich.
Mama! Do połowy przedszkole i skończę
Yeah.
Just let us be.
Dobrze, dobrze.
Co to pióro tam robi? Thank you.
dziewczynie swe. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zróbcie coś na dwa.
Thank you.
dla tych, którzy naprawdę dzisiaj bardzo ładnie nas tutaj obsługują i dbają o wszystkich, żeby wszyscy byli najedzeni i napici. Zobaczam, i mama patrzę, i mama piska, i...
Thank you.
Серьёзно, спасибо.
Thank you.